Cześć, witajcie w kolejnym, trzecim już odcinku seryjnych, w którym po raz pierwszy nie będziemy mieli gości z internetu, tylko gości ze świata realnego. Ponieważ ten cykl nie jest poświęcony tylko rozmowom z youtuberami, ale również po prostu z ludźmi kultury, którzy są mocno wkręceni w popkulturę, albo sami ją tworzą, albo są jej częścią, albo po prostu się nią mocno inspirują. I właściwie jak się dowiedziałam, że piszecie tą książkę, to sobie pomyślałam, że to jest fantastyczny pretekst, żeby pogadać z wami na temat waszej nieprawdopodobnej, niesamowitej podróży, za którą was w pewnym sensie nienawidzę. Teraz zrobię jeszcze jeden wstęp. Przepraszam, że wam to mówię na początku, ale musiałam. Napisaliście książkę, to jest w ogóle Kuba Ćwiek, pisarz, miłośnik z Polski. Pisarz z Polski. Tak. Jest do tego osobna anegdota, okay. Ale długa. Wielki fan popkultury, tworzysz popkulturę, jarasz się popkulturą i ją przede wszystkim propagujesz, co jest w ogóle propaguję, super. Przetwarzam, tak. A to jest kreska. Ja robię zdjęcia i denerwuję Jakuba. I w obu tych kwestiach sprawdza się świetnie. I całkiem niedawno, rok temu, pojechaliście do Stanów Zjednoczonych na wschodnie wybrzeże i przejechaliście się kamperem. Tak było. Śladami popkulturowych inspiracji. Napisaliście na podstawie tej podróży tą książkę, która się nazywa Przez Stany Popświadomości. I nakręciliście, zdaje się, też jakiś film, nie? Na razie go montujemy jeszcze, ale tak, będzie nakręcony z tego film. I ja z wami bardzo chętnie pogadam i o książce, i o tej podróży, ale też o serialach, dlatego że my tutaj jesteśmy mocno zorientowani na seriale, więc ja będę cały czas gdzieś tak ciążyła w stronę seriali, a wy możecie ciążyć w stronę innych gatunków popkultury, jeżeli wam to bardziej leży. Jasne, seriali też jest tam mnóstwo, całe. Zgadza się. Nie ukrywam, jeden z seriali, o którym tutaj jest trochę więcej mówione, sprawił, że w zasadzie ruszyliśmy w tę podróż. To był taki jeden z tych momentów. Cały osobny rozdział jest o tym. No dobrze, to skoro już tak ładnie zacząłeś, to powiedz mi, co to był za serial? Pomijając wstęp, który się w tej książce rzeczywiście pojawia i mniej więcej tak to wyglądało wtedy, jak się ta cała podróż zaczęła, to jednym z takich powodów dla wyruszenia do tej podróży było to, że jestem ogromnym fanem Banshee, zrealizowanego dla Cinemaxu i kiedy oglądałem, zacząłem sobie na mapie sprawdzać, okej, gdzie to jest kręcone, czy któreś z tych miejscówek rzeczywiście jest prawdziwa, czy te lokacje rzeczywiście istnieją, czy były nadbudowywane i tak dalej, i tak dalej. I okazało się, że to jest seria miasteczek w środkowej Ameryce, bo to jest Karolina Północna, Karolina Południowa, więc w zasadzie jeszcze to jest taki środeczek. I one są skupione razem i fajnie by było gdzieś tam się kiedyś wybrać i pojechać, zobaczyć. Wtedy jeszcze istniał cień szansy na to, że wbijemy na ostatni sezon na plan, ale to był taki cień szansy, później się okazało, że ten że ostatni był sezon był... Tak, i że ostatni sezon był kręcony zupełnie gdzie indziej, więc to nam jakby troszeczkę odpadło, ale to był jeden z przyczynków, dla którego wyruszyliśmy w tę trasę. Okej, a co tam zastaliście? To, co było, jakby wjechaliśmy do miasteczka i jechaliśmy przez to miasto Mooresville, bo ono się tak nazywa naprawdę. Jechaliśmy i ono oczywiście było w klimacie, ale nie było tam żadnej miejscówki, którą byśmy znali. No i wtedy czasu. Tak, i wtedy sprawdzaliśmy sobie jakby kawałeczek po kawałeczku, gdzie to powinno być. No i oczywiście najbardziej liczyliśmy na ten główny budynek, który kiedyś był salonem Cadillaca, a potem był posterunkiem policji. I tam było takie, w serialu, było takie Cadi napisane. Gdzieś się reszta urwała, a gdzieś w innej części miasta znajdował się bar, w którym mieliśmy nadzieję, że jeżeli rzeczywiście będzie istniał, napijemy się kawy, fajnie by było. Te miejsca są naprzeciwko siebie, dzieli je parking i to miejsce, gdzie był bar, to rzeczywiście tam się cały czas ten bar znajduje, ale to jest atrapa. W sensie jest oczywiście część budynku, ale w środku są jeszcze dekoracje, tu widać wyraźnie, że jest to zrobione sztucznie. Natomiast Cadi rzeczywiście istnieje. Jest ten napis. Ja tam wariowałem. Otóż to. A jeszcze zrób mi zdjęcie tak. Jeszcze zobacz, test, i zobacz jak pokazuje ten znak. Tak? A potem cała reszta ekipy. No, wszyscy chcieliśmy mieć tam zdjęcie, ale niestety wielkim rozczarowaniem było to, że w tym budynku, w którym liczyliśmy na to, że może będzie rzeczywiście salon Cadillaca albo cokolwiek innego fajnego, był sklep z butami.
Okej, okay, no właśnie. Moje kolejne pytanie dotyczy tego, jak się mają oczekiwania do tego, co się zastaje. Na ile te Stany, które zastaliście, te miejsca, które chcieliście tak bardzo odwiedzić tam w Stanach i do których jechaliście, okazały się być w 100% na przykład odpowiadać temu, czego się spodziewaliście? To może ja skrótowo o sobie, bo ja na przykład spodziewałam się tych rozczarowań i bardzo na nie liczyłam, bo jakby wcale nie miałam ochoty na podróż pod tytułem o, tu jest dokładnie tak, jak sobie, jak to widzieliśmy w filmie, albo dokładnie tak, jak to sobie wyobrażaliśmy, że to jest dookoła. Dużo bardziej ciekawiło mnie to, spodziewałam się tego, że będzie to wyglądało inaczej. I to dopiero wydawało się interesujące. To znaczy właśnie to, że wiemy, że pomimo tego, że gdzieś kręci się film, to nadal jest dekoracja, nawet jeżeli to miejsce naprawdę istnieje, tak? Bo się montuje z różnych miejsc jedną miejscówkę, bo sklep ze starymi rzeczami udaje zupełnie coś innego, bo szopa na schodach, ze schodami w Banshee tak naprawdę jest tylko szopą, w której w środku się nic nie dzieje, tak? Została postawiona, tak zostawiona i tyle. I to dopiero się wydaje ciekawe, tak? Znaczy, że te miejsca istnieją, owszem, ale cały czas są jakby dekoracją, tak? W ten sposób. Dla mnie to było interesujące, zobaczyć jakby trochę odkryć, co jest pod spodem, nie? Wiesz co, jest potworny problem z ucieczką od takiej koncepcji turystycznej, jaką mamy klasyczną. W sensie, nawet jak my chcieliśmy zmienić obiekty, do których jedziemy, nie jedziemy sobie do miejsca historycznego, nie jedziemy do miejsca gdzieś tam, które generalnie ściąga turystów, tylko jedziemy do jakby tych popkulturowych właśnie miejsc, ale to nadal jest lokacja, którą się odhacza, na którym trzeba sobie walnąć samojebkę i wtedy wychodzisz i jakby właśnie jest odhaczone, ta miejscówka jest zaliczona. I za każdym razem, kiedy zdarzało nam się, a zdarzało nam się, zwłaszcza w Nowym Jorku, gdzie to była straszna gonitwa, i kiedy zdarzało nam się lądować w jakimś miejscu, zahaczać o tą konkretną miejscówkę, to okej, widzimy, fajne, robimy materiał, ciach, idziemy, nic tam ciekawego nie było. Nic nie byliśmy w stanie z tego zrobić, zachowywaliśmy się jak klasyczni turyści, którzy oczywiście są zachłyśnięci, mogą sobie odhaczyć, że byli w tym konkretnym miejscu, ale kompletnie nie było w tym nic fajnego, jakiegoś materiału do książki, materiału do opowieści, bo to jest jakby kluczowe. Te konfrontacje, jakieś takie te punkty, kiedy mogliśmy zupełnie inaczej zadziałać, kiedy mogliśmy albo się z czymś zderzyć, albo spróbować spojrzeć na coś z innej strony, albo coś wymuszało sytuację, że spoglądaliśmy na to z innej strony, to były najfajniejsze momenty w tej podróży. No właśnie, bo ja z jednej strony czytałam o waszych rozczarowaniach, nie wiem, dajmy na to, jak szukaliście tego budynku, gdzie przyjaciele mieszkali, albo jak pojechaliście do Salem i tam ktoś właśnie budował ten kilkusetletni płot. Czyli o takich totalnych fejkach, o takiej ściemie amerykańskiej, które... A z drugiej strony byliście na przykład, nie wiem, tam w okolicach Nowego Orleanu, w Luizjanie i czytałam o tym, że byliście pod wrażeniem, że to jest ten sam klimat, który da się wyczuć w różnych serialach i filmach, które są tam zlokalizowane. Więc na ile to popkultura tworzy Amerykę, na ile Ameryka tworzy popkulturę? Dla mnie największym fejkiem jest Waszyngton. Który jest zbudowany, tak, on jest krok po kroku zbudowany, jakby zebrać, okej, co wam się kojarzy z władzą? No z władzą kojarzą nam się wielkie budynki, cokoły, prawda, pomniki, kolumny, prawda, kolumny muszą być, wszystko musi być monumentalne, wszystko musi wyglądać jakby pochodziło, nie wiem, sprzed 500, 600, 1000 momentami lat i to wszystko musi być idealnie zrobione, w sensie nie można pokazać, że starość, to jest tak, jakbyśmy funkcjonowali teraz w kolebce demokracji w Grecji, tylko ładniej, tylko współcześniej. I to jest Waszyngton. Wszystkie te punkty, o które zahaczaliśmy gdzieś w Waszyngtonie, które znamy z seriali, które znamy z produktu, one są tak właśnie zbudowane. One są przedstawione, to są te wielkie strzeliste kolumny, gdzieś tam, budynki z kolumnami, prawda? Gdzieś te wszystkie frontony, tak a nie inaczej zbudowane, ta wielka kopuła kongresu, te pomniki, ten Lincoln gdzieś tam siedzący, spoglądający na to wszystko z oddali, z taką pobłażliwą miną i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko, to jest takie pokazanie, okej,
z historii nauczyliście się, że tak wygląda władza, że to są atrybuty władzy. Więc teraz zobaczcie, jak to u nas wygląda i wierzcie, tu jest władza. My jesteśmy stolicą świata, więc zebraliśmy wszystko. Tylko, że tak naprawdę to jest takie Vegas trochę. Vegas władzy. Tak, Vegas władzy. Bo zebrali wszystkie atrybuty, jakie można mieć z całego świata i pokazują, okej, cały świat jest Vegas, cały świat jest w małym miasteczku na pustyni, a tutaj wszystkie atrybuty władzy są tutaj, bo tu jest stolica ale świata. Ale Waszyngton ma jedną zaletę. W centrum... Ja myślę, że więcej, ale... No dobra, taką jedną, która mnie na przykład użyła, to, że w centrum nie masz reklam. W sensie jakby jedynym komunikatem, który daje ci ta przestrzeń, jest dokładnie to, władza. Patrz, zobacz, tyle przestrzeni monumentalnie, więc ten komunikat nie może być przerywany billboardami, reklamami, nie ma tego w ogóle. Idziesz i masz taką ciszę. To zejdźmy z tego Waszyngtonu i powiedzcie mi, jak byliście w tych różnych miejscach. Ja sobie nawet zapisałam tak serialowo, że byliście w Baltimore, śladami The Wire. Byliście w Nowym Orleanie i tutaj mamy i Detektywa, i True May, i True Blood, nie? Byliście w Nowym Jorku, ale w Nowym Jorku ukręcone jest wszystko. Mhm. I przede wszystkim Law and Order. I to wszyscy wiedzą, którzy mieszkają w Nowym Jorku, tak, że tam przede wszystkim Law and Order kręcą wszędzie. To było zawsze jedno z naszych największych rozczarowań. Ale bo to jest, myślę, że nie jesteście jedyni, dlatego że oni tam po prostu wszędzie kręcą Law and Order. Wiem, ale to był czas, kiedy przyjechaliśmy tam i nagle, wiesz, to jest czas Netflixa, a Netflix właściwie wszystko, co kręci i coś tam, to znaczy akurat no wtedy mieli kręcić Daredevila dwójkę i nagle widzimy, okej, stoją wielkie wozy jakby ze sprzętem w Hell's Kitchen. No to kurde, no wszystko się zgadza, tak? Przychodzimy, widzimy, tam są ludzie, gdzieś są te barierki, więc się tutaj śmigamy między barierkami, gdzieś coś kombinujemy, prześlizgujemy się, podchodzimy, a tam są krzesełka poustawiane, gwiazd, no to myślimy, zaraz coś wypatrzymy, ale nie, bo one są tak ustawione, że nie widać tych nazwisk. Więc idziemy dalej, idziemy, kombinujemy, pchamy się między tą ekipę, tu się wślizgujemy, tu coś tam, nagle dochodzimy do miejscówki, w której coś tam kręcą i są tabliczki. Law and Order, nie pamiętam, który tam z tych spin-offów, ale... I wiesz, i wtedy... Naprawdę? Naprawdę? Ja tu liczyłem, że zobaczymy tak, że zobaczymy Berentala jako Punishera. Wow. A ten... No niestety. No nie było opcji. Ale to było, powiem ci, nigdy w życiu się nie spodziewałem, że bycie na planie amerykańskiego serialu, albo w zasadzie tam byliśmy, i będzie takim wielkim rozczarowaniem. No Nowy Jork to jest jednak kopalnia, to jest studnia bez dna, bo jakbyście na samo Coney Island pojechali, to byście tam mieli po prostu kliszę na kliszy, bo tam po prostu jest kręcone wszystko, dosłownie wszystko. Każdy kultowy film praktycznie nowojorski kończy się albo zaczyna, albo gdzieś w pewnym momencie zahacza o ten deptak tam, o to Coney Island, o te charakterystyczne takie, to wesołe miasteczko, wszystko to się tam gdzieś pojawia. Robert, który czuwał wtedy z ramienia, Robert Dziębiński, który czuwał z ramienia Dzikiej Bandy i wrzucę różne rzeczy. Mówi, słuchajcie, czy wy jesteście jeszcze w Nowym Jorku? A mówię, nie, już od paru dni nie jesteśmy. Cholera, to szkoda, bo właśnie ekipa, mi podsyła linka, że właśnie ekipa z oryginalnego The Warriors zebrała się i szli szlakiem filmu, jakby gdzieś tam robili z tego happening, nie? Że można było obserwować, jak ta ekipa, która jest, która została, idzie tym całym szlakiem, który był w fabule filmu. I mogliśmy to zobaczyć, bo byliśmy wtedy w Stanach. Ale niestety, jest cały czas coś mijasz, cały czas coś tracisz, zwłaszcza w Nowym Jorku. Ze Stephenem Kingiem rozminęliśmy się, bo akurat był mecz Boston tych Red Soxów, więc to też. Ale byliście na planie The Walking Dead na przykład. Mhm. Tak, no pewnie, bo byliśmy, no co mogę powiedzieć. No to powiedzcie coś więcej. Wiesz co, na planie to jest troszeczkę minimalnie nadużycie, bo to jest... Tu byliśmy my, tu był płot, a tam był plan. Właśnie. W The Walking Dead jest teraz Aleksandria, prawda? Mhm. Obudowana tym całym murem, więc serial jest kręcony w środku, wtedy był kręcony w środku, a my byliśmy na zewnątrz. I byliśmy jak te zombie, nie? Chcemy wejść, ale nie ma opcji, bo ten mur jest po coś postawiony. Więc akurat tak się fajnie złożyło dla nich, że teraz ten cały płot wokół Aleksandrii jest jednocześnie płotem, który powstrzymuje fanów przed dostaniem się tam. Tam jest jeszcze wydzielony trawnik, tam jest ochrona, oczywiście oni wszyscy tego pilnują. I co jest zabawne, wszędzie są potykacze. I na tych potykaczach jest napisane, że oczywiście obsada się tutaj pojawia, bo tutaj siedzą, ale są pouczeni, że zgodnie z zasadami nie mogą
się zatrzymywać, robić sobie zdjęć z fanami, podpisywać autografów, bo nie mają na to czasu i zajmuje to ogrom czasu, więc nawet nie warto ich o to prosić. Bardzo uprzejme te potyka. Tak, czasu. Bardzo to uprzejme. Poza tym to, zrozumcie, co... bo generalnie my tu pracujemy i czy możemy nie spędzać 4 godzin w pracy, robiąc sobie z wami selfie. Ale z drugiej strony robią bardzo fajną rzecz, to znaczy jest wyznaczone co tydzień, co 2 tygodnie w czasie tego planu, że oni się na przykład w sobotę spotykają z fanami i jest małe spotkanie autorskie tam. I zgadnijmy, kto nie był w tym terminie? No i oczywiście nie byliśmy w tym terminie. Okay. Więc to też się jakby nie zdarzyło tam. Ale byliśmy na tej głównej ulicy, uciekła mi oczywiście nazwa, ale gdzie było? Woodbury. Woodbury, czyli miasteczko gubernatora. W każdym razie ta główna ulica rzeczywiście jest prawie identyczna. No, tam są troszeczkę, tam są wystawy sklepowe, więc to je różni. Ale jest po prostu przełożona właściwie 1:1. Mieli idealnie zrobione, tylko postawili bramy i wszystko było. No właśnie, bo to powiedzcie mi, to jest jedno miasteczko, gdzie jest kilka planów zdjęciowych. Ono jest jakby, nie wiem, zmieniane. Nie, oni to kręcą w różnych częściach miasta. Okej. Okay. Zauważ, że to też jest jakby, jak się przyjrzeć, że jak było Woodbury kręcone, to oni się zamykali w zasadzie w przestrzeni jednej ulicy. No tak. Teraz, jak jest Aleksandria, to się też właściwie 2-3 ulic. I Aleksandria to jest osiedle, troszeczkę bardziej gdzieś tam na boku. To, co było Woodbury, to jest główna ulica Sanoi. Jest jeszcze parę innych miejscówek, w których spokojnie mogliby coś robić, a wszystkie te inne plany typu miejsce, gdzie Daryl walczył z bratem, miejsce, gdzie było więzienie, to akurat więzienie było sztucznie robione, ale czy to torowisko, po którym szli właściwie cały 4. sezon, to wszystko to jest w pobliżu. W sensie, no, jeżeli ekipa miałaby się zebrać, to w ciągu 2 godzin są w stanie ustawić się na jednej z tych lokacji właściwie w pełni. To miałam jeszcze podpytać was o biznes, o to, jak oni, no bo odniosłam takie wrażenie, czytając o tym Sanoi w książce, że to jest takie miasteczko, które w pewnym sensie żyje z turystów, którzy przyjeżdżają jarać się The Walking Dead. Teraz tak. To jest w ogóle miasteczko filmowe. W sensie, jak tam sprawdzaliśmy, to jest masa rzeczy, które tam były kręcone. No, oni mają taką swoją, wiesz, swoje gwiazdki na chodniku. One są oczywiście takie małe, a nie takie. I mają wypisane wszystkie filmy, które były tam kręcone. I idziesz sobie, i wiesz, smażone zielone pomidory tam były kręcone. Tam był kręcony Wożąc panią Daisy. Tam było mnóstwo różnych tam elementów. Niedaleko od Sanoi jest teraz kręcony Outcast, więc to jakby, bo to też mają studio niedaleko, więc to wszystko się tam wokół tego buduje. Więc ci ludzie mogli się tam pojawiać, bo to jest po prostu takie urocze miasteczko niedaleko od Atlanty. Bardzo fotogeniczne. Bardzo fotogeniczne. Natomiast teraz, z racji tego, że The Walking Dead jest jednym z najważniejszych seriali w tej chwili w Stanach, mam wrażenie, że średnio się tego ktokolwiek spodziewał, zwłaszcza po pierwszym sezonie, który wychodził im średnio. Natomiast w obecnej chwili jest to jeden z najważniejszych seriali w Stanach. Trafiający do ludzi kompletnie niezwiązanych czy to z gore, czy to z horrorem, czy nawet z fantastyką. Ludzie traktują to jako, nie wiem, wizję, jako serial obyczajowy, pokazujący relacje międzyludzkie, coś tam z takim, a nie innym elementami w tle i rzeczywiście w to oni celują. Ja cały czas drążę ten biznes, bo to jest coś, z czym w Polsce tak do końca nie obcujemy. Znaczy, owszem, są miejsca, gdzie można kupić różne fajne gadżety, można je sobie zamówić gdzieś tam online, ale nie ma sklepu The Walking Dead. Ale sklepu The Walking Dead nie masz, nie masz możliwości nawet, nie wiem, z wypicia drinka inspirowanego True Blood. No. Nie ma nic takiego w Polsce. Jak to wygląda tam? A znamy jakieś miejsca tak naprawdę, gdzie była kręcona stawka większa niż życie? Albo znamy miejsca, gdzie było kręcone, nie wiem, 4 pancernych? Czy jesteś w stanie przejść po Warszawie śladami Halskiego z ekstradycji? Albo czy w tej chwili ktoś buduje miejscówki wokół Belfra, który robi gdzieś tam show? Czy mamy wycieczki tam, gdzie jest robiona Wataha? I tak dalej. Nie ma tego. Znaczy, bo to jest coś takiego, że my się blokujemy na Oj, bo to komercja. Bo to jest komercja. Natomiast... Nie, ja myślę, że my tego po prostu nie potrafimy robić.
Ale dlaczego? Dlatego. Nas to nie jara tak bardzo. Ja myślę, że nas jara. Ja myślę, że w związku z tym wytwarza się pewnego rodzaju kompleks, nie? Znaczy, na zasadzie, o proszę bardzo, jak oni ładnie to robią, jak oni zarabiają na tym gigantyczne pieniądze, fajnie, chciałbym zarobić takie pieniądze, ale mogę zagrać na dwa sposoby. Po pierwsze powiedzieć nie umiem, a po drugie takie zarabianie pieniędzy jest niegodne. A w której sytuacji wychodzę lepiej? Jeżeli powiem niegodne, jestem większy niż to. I w związku z tym ciężko jest sobie pozwolić na to, żeby zacząć robić wokół show, no takiego ani innego show, zacząć robić sprzedaż gdzieś tam wszystkich tych bajerów krok po kroku, zachęcać ludzi do angażowania się i tak dalej, i tak dalej. A może to wynika z tego, słuchajcie, że jednak w Polsce te, po pierwsze, budżety na seriale na przykład są dużo niższe niż w Stanach Zjednoczonych, że ta maszyna promocyjna nie jest taka. Popatrz tak, jeżeli spojrzymy na dowolny budżet, dowolnej produkcji w tej chwili dużej zaplanowanej w Stanach, to oni zaczynają myśleć tak. Po pierwsze, tu jest budżet na produkcję, tyle ma to przy oglądalności, reklamy, to wszystko, co w jakiś sposób tam działa zazwyczaj. Taki będzie wynik kasowy samej produkcji. Na gadżetach zarabiamy 3 razy tyle, 5 razy tyle, 10 razy tyle. W związku z tym nie musimy się martwić aż tak zwrotem samej produkcji, bo tutaj możemy sobie spokojnie nadrobić gadżetami. Możemy nadrobić koszulkami, możemy gdzieś tam spokojnie zrobić wokół tego gigantyczne zamieszanie. Ludzie będą chcieć w tym chodzić, jeżeli zrobimy dobrą produkcję. Tylko musimy mieć to wszystko ze sobą zestawione. I teraz, gdybyśmy podchodzili do tego w taki sposób, gdybyśmy nie wstydzili się robić produkcji, które są gatunkowe, które wciągają ludzi, które mogą ludzi kręcić, gdybyśmy zrobili takie coś jak Ash vs. Evil Dead, gdybyśmy zrobili tak naprawdę z pomysłem naznaczonego, który do dzisiaj mnie boli serce, kiedy wspominam ten serial, ponieważ on był fajny zdjęciowo, on był fajny muzycznie, on miał świetną obsadę, miał mnóstwo świetnych elementów, ale był tak spaprany, był tak potwornie spaprany. Dlaczego? Dlatego, że ludzie zatrzymywali się tam w pół kroku. Nie chcieli zrobić czegoś gatunkowego, tylko a tutaj spróbujemy zrobić tak, żeby jeszcze ta warstwa jakaś artystyczna zaistniała, żeby coś się tutaj... I nagle popieprzyło im się kompletnie w fabule, nie było to absolutnie do niczego podobne, a teraz zobacz, gdyby poprowadzili to ładnie, jak wiele osób chciałoby kupić notes tajemniczego mężczyzny. Kurde, wystarczy spojrzeć, wspomniałem tutaj wcześniej, na tego Belfra, który jest w tej chwili, prawda? To jest, nie ukrywajmy, bardzo, bardzo prosta, oparta całkowicie na kliszach, historyjka, taka lekka noirowa, prawda? Ale jak to się fajnie ogląda, jak to jest fajnie, uczciwie zrobiony serial. Jest pokazany, dostajemy bohatera, który jest pewnego rodzaju kliszą. W rzeczywistości, która jest taka, są tajemnice, są zwroty akcji, jest ładnie poprowadzone, ludzie nie wstydzą się, że tam grają, bo to jest ważne. Jak wspominam Wiedźmina, to na jednym, pomijając już scenariusz na chwilę, znaczy, bo tam jest też bardzo ważny element, o którym zaraz tutaj wspomnę, ale wspominając Wiedźmina, ja pamiętam, że wielcy aktorzy, którzy tam byli, wstydzili się tam grać i to było widać. Że oni kompletnie nie wiedzą, o czym mówią, że oni kompletnie nie czują tej roli i że jest im niezręcznie. I są aktorzy, którzy radzili sobie świetnie w różnych sytuacjach, pomimo tego, że albo nie pasowali do roli, albo musieli gadać głupoty, co jest też do tego. Ale Żebrowski sobie bardzo fajnie poradził. Przy fatalnym scenariuszu, jasne. Ale Żebrowski sobie bardzo fajnie poradził i mógłby być dobrym Wiedźminem, gdyby ktoś go sensownie tam poprowadził. Hyra był super. Dymna była fantastyczna. Tylko, że wszystko tonęło w tym całym głównie scenariuszowym. No. Stonęło w tym w całym innych aktorach, którzy kompletnie nie wiedzieli, o czym mówią, wstydzili się tego, co robią. W Belfrze nikt się nie wstydzi. W Belfrze robią to tak, jak dokładnie robią gatunkowy serial tajemnicy, noirowy, według klasycznych schematów. Nikt nie stwierdza, że to musi być hiperambitna historia z podłożonymi gdzieś tam jednym, drugim, trzecim tłem. Nie ma potrzeby. Byliście w Baltimore. No. I to było takie, z tego co przeczytałam, było dosyć smutno. Znaczy mi się też tak zrobiło jakoś smutno, jak przeczytałam o tym Baltimore i odniosłam wrażenie, że tam jest jednak rzeczywiście trochę tak, jak to opisał David Simon w The Wire. Czy to prawda? Wiesz co, Simon jako świetny obserwator, naprawdę on pokazuje te ulice, zarówno te, jak i nowoorleańskie, pokazuje
właściwie na żywca, to są prawie dokumenty. I kiedy idzie, bo to jest troszeczkę tak, że my się tego miasta, po pierwsze się baliśmy i to w przeciwieństwie do innych naszych lęków, które mieliśmy, ten był racjonalny. Na zasadzie to miasto rzeczywiście jest pełne skrzywdzonych ludzi, potwornie skrzywdzonych ludzi, jest świeżo po zamieszkach, już nie pierwszych i tam rzeczywiście, tam się rzeczywiście przebrała miarka. I pojawianie się tam jakby w takiej sytuacji, haha, będziemy wesoło krążyć sobie z kamerą i tu was sfilmujemy, mogło tych ludzi dotknąć. I mieliśmy jakby świadomość tego, że wchodzimy na teren ludzi bardzo mocno skrzywdzonych. Więc chcieliśmy, kiedy już tam wjechaliśmy, stwierdziliśmy, kurde, jesteśmy późno, bo przyjechaliśmy dosyć późno, jest paskudna pogoda, jesteśmy zmęczeni, tak, jesteśmy zmęczeni dniem poprzednim, te lęki właśnie, gdzieś te obawy, więc obskoczymy tylko kilka miejsc, nawet niezwiązanych z The Wire, bo nie mieliśmy na to pomysłu, co z Edgarem Allanem Poe. Chcieliśmy zobaczyć jego grób i w pewnym momencie, kiedy doszliśmy do tego grobu, Bartek powiedział, słuchajcie, jakieś, nie wiem, 1,5 kilometra stąd, czy 2 kilometry stąd jest dom, w którym Poe kiedyś mieszkał. Mhm. Tam było jego muzeum. Może już nie być, ale można by było sprawdzić i zobaczyć. I tylko to sprawiło, że ruszyliśmy gdzieś tam bocznymi uliczkami, nie znając specjalnie, gdzie trafiamy. I trafiliśmy dokładnie w miejsca. Ja nie jestem na 100% pewien, bo to się tam informacje, gdzie kręcono, to są różne, sprzeczne, ale to jest dokładnie uliczka stamtąd. Widzisz tych chłopaków w kapturach, którzy dealują na boku. Wtedy to był tylko ten numer, gdzie kreska, jak się zorientowała, schowała aparat. I to schowała nie, żeby schować, ukryć, że ukradną, tylko żeby pokazać, że tak, żeby to jest druga sprawa. Patryk idzie sobie w ciemno i kręci w ogóle. Mówię, Patryk, na litość boską, właśnie w tym momencie filmujesz cholernych dealerów. Czy ciebie porąbało? Wiesz, i mijamy tych gości gdzieś tam, dając znać, że nie, nic nie kręcimy, spoko, przechodzimy tylko. Dzieciaki nas zaczepiają, które sobie siedzą na tych takich... Niektóre nas zaczepiają jakimiś tam niewybrednymi żartami, jasne. Inne nas zaczepiają, bo po prostu biegają koło nas, bo jesteśmy trochę dziwadłami. Jakiś totalnie naćpany facet był przerażony, a z drugiej strony już się wzbudzała w nim ta agresja, że co my właściwie tutaj robimy. Uspokoiliśmy go. Natomiast wchodzisz właśnie w te dzielnice, bo to jest siła tego, co pokazuje Simon, że tam nie ma znaczenia jakiś dobry policjant, tam nie ma znaczenia grupa, która będzie działać, tam nie ma znaczenia walka z tą przestępczością. To jest tak bardzo głęboko wbite w ich świadomość, że nie mają szansy wyjść stamtąd, że są wbici w to wszystko, że tam się pojawiają drobne radości, ale oni się z tego nie wygrzebią. Ten przemysł będzie trwał, ponieważ to jest jedyny sposób na wyjście stamtąd. Co zabawne, bo mam wrażenie, że w tej książce widać, że my się tam bardzo fajnie bawiliśmy. Wszystko fajnie, to była fajna zabawa i tam jest bardzo dużo fajnych rzeczy, wątków, za które jeszcze, myślę, będzie można zaglądać wiele razy. Ale gdzieś wychodzi z tego taka melancholia, bym powiedziała jednak, że... I ona nie wynika z... Właśnie o to chodzi, ona nie wynika z tego rozczarowania, że te bajki i mity, które mamy w głowach, gdzieś tam się... nie były takie, jak sobie wyobrażaliśmy. Myślę, że raczej właśnie, no, niezależnie od tego, na czym masz zbudowany, na jakich mitach masz zbudowany świat, to kiedy go dotykasz realnie, to on jakby nie będzie pozbawiony tego smutku. No, jakby... Taki przykład, który... Życie to nie jest bajka. No, tak, dokładnie. Ja mam taki jeden przykład, który myślę sobie może być takim wnioskiem też trochę kończącym, jakby pokazującą anegdotę odnośnie jednego z opowiadań, który nie opisałem jej tutaj, więc jest jakby dodatkiem. Mam wrażenie, że nie opisałem. W każdym razie, jak cała ta historyjka też osobna, jak szliśmy na schody z egzorcysty. Kiedy trafiamy tam i widzimy te schody, które odegrały taką, a nie inną rolę, podchodzi do mnie facet i mówi, co właściwie tutaj robimy i ja mu mówię, a on odpowiada, no to fajnie, że tutaj przyszliśmy i tak dalej, ale te schody wcześniej miały swoją historię. One już miały coś innego, zanim przyszedł film i to przykrył. I coś, nie pamiętam, czy tego faceta wywołali, czy coś, w każdym razie nie opowiedział tej historii, o co nam chodziło, wspomniał tylko o czymś takim i to była jakaś taka strasznie banalna rzecz. Ale nagle dotarło do mnie, że są miejsca, w których ta popkultura, to wszystko, co mamy, przykryła coś,
co tam było hiperwartościowego. I całe opowiadanie zainspirowane jest nie konkretnym miejscem, tylko tym właśnie zdaniem, że są historie, które przykrywają inne historie, być może lepsze, na pewno prawdziwsze. Czy nam się udało je odkryć? Nie. Natomiast myślę, że udało nam się dojść faktycznie do tego wniosku, a nie tylko gdzieś tam w myślach potwierdzić sobie pewne rzeczy, że rzeczywiście jest masa historii, hiper mocnych historii, które kryją się pod spodem popkultury, którą znamy i to warto odkrywać. No a to znaczy, że jesteście już bogatsi w te doświadczenia i w tą wiedzę i to jest ważne, że sami doszliście do tych wniosków, ale to wcale was nie zniechęca z tego co wiem, z tego co się dowiedziałam, że chcecie dalej, bo wyście zwiedzili tylko East Coast. Mhm. Tak, i to też tak strzępane. Też nie tyle, ile chcieliśmy. Nie? No właśnie, co teraz? Mamy troszeczkę inny plan na podróżowanie. Kamper był fajny, ale kamper wiele rzeczy nam ułatwił, ale z drugiej strony wiele rzeczy utrudnił, na pewno przemieszczanie się. Mielibyśmy dużo więcej czasu, żeby zahaczyć do punktu, gdybyśmy przemieszczali się szybciej, na przykład samolotem. Mhm. Więc teraz chcemy się skupić... Albo mniejszymi kawałkami, teraz chcemy się skupić czasu. Na konkretnych miejscach, których będzie dużo. Chcemy właśnie i zahaczyć o to Miami, ale też zrobić West Coast i gdzieś troszeczkę środka, bo też jest... Jak zaczynasz to mówić, to mam poczucie, że musimy zajechać na pół roku, więc... Nie no, to jednak mimo wszystko trzeba skumulować. To nie jest tak, że pojedziemy, jeżeli się wszystko uda oczywiście, to nie jest tak, że pojedziemy na raz, tylko na jedną wyprawę. Natomiast założyliśmy sobie, przyjęliśmy wszyscy w zasadzie, w sensie wszyscy autorzy tej książki, czyli jeszcze i Bartek, i Radek, i Patryk, założyliśmy, że cały zysk z tej książki przeznaczamy na następną wyprawę. Najpierw wpłacimy tę częściowo naszemu fantastycznemu wydawcy, który doprowadził tej wyprawy, bo umówmy się, to miało być trochę inaczej, te proporcje finansowe miały być trochę inaczej ułożone i w pewnym momencie przyszedłem, słuchajcie chłopaki, to się może nie udać. A mi powiedziałem, że chcemy, żeby się to udało. I dogadaliśmy się i rzeczywiście byliśmy w stanie to zrobić. Chcąc opowiadać o tym wszystkim, chcąc dawać ludziom tę książkę, chcemy jakby spłacić swój dług dosłownie i w przenośni. Ale kiedy się to uda, cały zysk z tej książki przeznaczamy na następną wyprawę, żeby ruszyć dalej i żeby zrobić następną. Tak, to teraz możemy zaapelować, że ta książka, o tą książkę kupujcie, to oni będą mogli pojechać tam, gdzie wy też byście chcieli pojechać. Właśnie to nawet kolor jest taki ceglany. Kup pan te cegłę, odpalasz pan stówkę, ocalasz pan główkę. Wymieńcie mi 5 swoich ulubionych seriali, możecie się zastanowić, ja wiem, że to jest ciężkie, ale po prostu strzelaj. I teraz tak, układamy je w taki sposób, że ten, który jest na pierwszym miejscu, dostaje 5 punktów, a każdy kolejny dostaje tam 4, 3, 2, 1 i tyle. I my później sobie to spisujemy, robimy taką klasyfikację generalną. 5 to będzie ciężko, 3 wymieniam z Maxu, ale 5 to jest ciężko. Czy ja się mogę poddać od razu? No możesz, jak chcesz, to nie będziesz w klasyfikacji generalnej w takim razie. Możesz się poddać mięczaku, oczywiście, ale masa ludzi, którzy gdzieś krążyli i wciąż działają w Broncos of Poland, czyli Firefly, a trochę mnie za to znienawidzi, że nie dam tego na absolutnie najwyższą pozycję. No. Natomiast na najwyższą pozycję postawię West Wing. I tutaj daję 5. Na drugim miejscu postawię Firefly, które trudno powiedzieć, jakie by było, gdyby było pełne, natomiast na tym poziomie jest przemocarne. Na 3. miejscu stawiam Banshee. Tu zawsze jest problem z tymi wszystkimi produkcjami, dlatego że te nowe, które mamy na świeżo, nas mocniej kręcą i troszeczkę mocniej są emocjonalnie, więc spróbuję Oz od HBO, bo to jest dla mnie moc i to jest gigant. To jest pozycja 4, tak? 4. I zostaje mi jeszcze jeden i tu postawię na 6 stóp pod ziemią. Bo to jest mocny, przełomowy serial i zawsze robi na mnie wrażenie, więc tu myślę sobie tak. Jest ogrom seriali, które teraz strasznie przepraszam, których nie wymieniłem. No ale to jest ta moja topka. Super. Moja topka się składa z jednego serialu. No. I to jest Black Mirror. Okej, okay. Na tym zakończymy. Znaczy, słuchaj, zakończymy to tak, że ja po prostu powiem, że
że książka. Aha. Że książka i że to jest wasza książka i to jest w ogóle, żeby było śmieszniej, to jest pierwszy istniejący fizycznie egzemplarz tej książki, tak, który my tutaj mamy. Oni się nawet zdziwili, jak ją zobaczyli, ją oglądali. Bo... Bardzo miło ją było dotknąć. Wreszcie. Tak, bo wcześniej ją widzieli w wersji elektronicznej wyłącznie. Wyszła gruba. Wyszła gruba i jest naprawdę fajna i nie opowiedzieliśmy nawet połowy tego, co tam bo jest w tej książce. Napisane, ale to nawet dobrze, bo ja się bałam, że was po prostu wypytam o zbyt wiele szczegółów i nie będzie co czytać, a tymczasem będzie co czytać. Mam nadzieję, że będzie dobra zabawa. I bardzo... Ja już muszę skończyć, tak, tak, bo nam się nie odzywam. Ja bo, nam się taśma, bo nam się taśma cyfrowa kończy po prostu, więc żegnamy się. Strasznie wam dziękuję, że wpadliście. Dziękuję. Bardzo, ja chciałam fajnie powtórzyć, że was nienawidzę za to, że tam pojechaliście, bo ja też zawsze... Bo ja w ogóle nie powiedziałam, dlaczego was nienawidzę, że tam pojechaliście, bo to jest marzenie każdego geeka popkulturowego czy serialowego. No właśnie. Tak, także możemy się jakoś ewentualnie wymienić nieuprzejmościami na koniec. To już po. I teraz się po prostu żegnamy bardzo serdecznie. Do zobaczenia i w ogóle dawajcie lajki, jak wam się podobało i dzielcie się tym wywiadem, ponieważ jest fajny. I kup pan cegłę. I kup pan cegłę.